Ja jestem praworęczny, więc nóż trzymam w ręce prawej, czy też dłoni. I teraz jedna z najistotniejszych rzeczy to jest ta, że nigdy nie powinniśmy podsuwać pod nóż. To nóż powinien chodzić po desce, bo jeżeli podsuwamy, no to wykonujemy ruch, który nas może tutaj kosztować opuszek. Druga rzecz to jest to, że nóż powinien przylegać podczas krojenia do deski, bo jeżeli nóż przylega, to też jest mniejsze ryzyko tego, że nam cokolwiek tutaj wpadnie. Bo to jest tak, że ja jestem właśnie fanem tego typu krojenia, tylko bo to wtedy czuć pod zębem tego krojenia. Zasadniczo co my robimy tutaj? Zagoniłem włodarzy miasta do roboty, a ja sobie bumeluję, ale ja tak mam. Albo. To już musi kierować. To jest jedna z najważniejszych cech zarządcy. No zasadniczo delegacja obowiązków. Dobry prezes czy szef powinien tak funkcjonować. Kuchnia się tutaj zasadniczo nie różni. Szanowni Państwo, będziemy przygotowywać dwie potrawy. Pierwsza potrawa, którą przygotowujemy teraz, to jest ragu z dzikiem. W końcu w herbie świdnicy występuje to jakże przyjemne zwierzątko, więc i na stole się pojawi. Ja już dzika pozwoliłem sobie zamarynować, bo jest to proces dosyć długo trwały. Mianowicie zamarynowałem go w maślance. Kiedy marynujemy w maślance, maślanka ma kilka fantastycznych właściwości, jeżeli chodzi o mięso. Mianowicie kwas mlekowy, który jest w maślance, wpływa na strukturę mięsa i delikatnie uszkadza, przez co mięso jest bardziej delikatne i soczyste. I podczas smażenia też, czy duszenia, ono bardzo szybko namięci. W przeciwieństwie do takiej dziczyzny, która niczym nie jest zamarynowana. Z takim wsparciem Urzędu Marszałkowskiego to Świdnica sobie poradzi. Przecież kobiety wszystkie. A, tutaj. Panie Marszałku, tak zrobi kobiety połączeń kolejowi do Żółkiny. Ale robimy przecież. Linia 285 będzie robiona przecież. Świdnica, Sobótka, Wrocław. Już podnosi jedną mowę. Proszę jeszcze załatwić. Co jeszcze? Czekajcie, bo się utnę. Ja podejrzewam, że jest mało słowa. Ja biorę mięso, bo co biorę odpowiedzialne za tego dzika. Wiecie co, to prawda? Prawda. To co miał w sobie, to jest i kwestii. Co ma też nie jest.